Co gdybym ci powiedział, że też możesz tu mieszkać i podziwiać tą scenerię? Taka sentymentalna ekspresja. Jakie są ceny wynajmu mieszkań, domów w Szkocji, w Edynburgu, w Glasgow, czyli w takich większych miastach? I będę porównywał to do cen wynajmu mieszkań czy domów na prowincjach tychże miast, czyli na prowincjach Edynburga, na prowincjach Glasgow. Często opłaca się bardziej wynająć mieszkanie jednobedrumowe niż sam pokój, bo wynajem pokoju w Edynburgu czy w Glasgow to może być kwestia nawet 500 funtów. Co? Ciekawa architektura, taka typowo szkocka, rodem z filmów o Harrym Potterze czy Rob Roy'u. Co gdybym ci powiedział, że też możesz tu mieszkać i podziwiać tą scenerię? No wiem, że teraz to zabrzmiało jak jakaś reklama, jakbym był przedstawicielem zarządu tego miasta i po prostu namawiał cię do przeprowadzki do Edynburga. Ale nie o to chodzi. To było tylko taka sentymentalna ekspresja. Moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek o tym, jakie są ceny wynajmu mieszkań, domów w Szkocji, w Edynburgu, w Glasgow, czyli w takich większych miastach. I będę porównywał to do cen wynajmu mieszkań czy domów na prowincjach tychże miast, czyli na prowincjach Edynburga, na prowincjach Glasgow. Bo wiem, że wiele osób jest zainteresowanych przeniesieniem się do Szkocji, bądź to z innych miast Wielkiej Brytanii, czy tam z innych państw Wielkiej Brytanii, bądź to z Polski, bądź to w ogóle z innych krajów Europy, a może nawet i świata, bo dostaję sporo wiadomości, dostaję sporo komentarzy, pytacie się o ceny życia i mieszkania właśnie w Szkocji. Także dzisiaj z wami prześledzę oferty wynajmu mieszkań i domów w tych miastach, w których mówiłem. No i zobaczycie sobie, jakie są ceny za mieszkania jednosypialniowe, dwusypialniowe, trzysypialniowe, bo zakładam, że wśród moich widzów są ludzie, którzy są zarówno singlami, są też ludzie, którzy mają rodzinę typu 2 plus 1, 2 plus 2, czy nawet 2 plus 3, a może nawet 2 plus 10, więc takie duże domy też zobaczymy. A więc zapraszam was i teraz przejrzymy sobie oferty wynajmu i powiem wam też, jak wynająć mieszkanie lub dom w Szkocji, czy od agencji, czy od prywatnej osoby. Zapraszam. Przenieśliśmy się właśnie na obraz laptopa, bo ja wam chcę po prostu pokazać, nie tyle mówić o cenach, tylko po prostu pokazać, jak kształtują się te ceny w poszczególnych rejonach i miastach Szkocji, tak że będziecie mogli ze mną prześledzić. Nie będzie ten film jakiś zbyt długi, bo jeżeli już zdecydujecie się tu zamieszkać gdzieś w Szkocji, no to oczywiście sami sobie dokładnie poszukacie i wybierzecie sobie to, co chcecie. Ja wam chcę tylko po prostu taki zarys dać, jak kształtują się właśnie te ceny, o których wspominam. A więc pokażę wam ceny mieszkań i domów w Edynburgu, czyli w stolicy Szkocji, tu gdzie ja mieszkam. No jest to miasto najdroższe, jeśli chodzi o Szkocję. Tutaj ceny wynajmu mieszkań czy domów są najwyższe. Pokażę wam ceny wynajmu w Glasgow, w Aberdeen, czyli w takich po prostu trzech większych miastach. A także pokażę wam ceny wynajmu mieszkań czy domów poza granicami tychże miast, czyli jakieś tam obrzeża Glasgow, obrzeża Edynburga lub trochę dalej. Dobrze, znajdujemy się teraz na stronie internetowej. Ja wam zaraz pokażę kilka stron, na których bym polecał szukać. Dobrze, moi drodzy, no to zacznijmy od pierwszej strony internetowej, na której ja sam szukałem mieszkania dla siebie 13 lat temu. I to jest strona Emito.net, którą prawdopodobnie wszyscy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, znają. A jeżeli nie znacie, jeżeli na przykład przyjeżdżacie dopiero do Wielkiej Brytanii, do Szkocji czy tam Anglii, no to taką stronę bym sugerował znać. Tutaj oczywiście możecie poczytać różne tam wiadomości na różne tematy, no na przykład, że Polak oszukał brytyjskiego fiskusa na 36 milionów funtów. Ale nie o tym będziemy gadać, ale trzeba powiedzieć, że Polacy potrafią. Nie to, żebym popierał oszustwa, tylko po prostu
tylko po prostu zadziwiają mnie nasi rodacy w wielu kwestiach życiowych. Dobrze, moi drodzy, czyli jeżeli chcemy poszukać mieszkania, no to oczywiście klikamy zakładkę ogłoszenia. Aha, zanim Was jeszcze zabiorę, przeprowadzę poprzez te strony, to tak jak wspomniałem w jednym z moich, czy w dwóch moich filmach, że ja sugeruję wynajmować mieszkanie od prywatnej osoby, od tak zwanego private landlord. Oczywiście możecie wynająć od agencji i agencje pośredniczące wynajmu nieruchomości mają w swojej ofercie znacznie więcej tychże nieruchomości. Natomiast łatwość wynajęcia mieszkania jest, no łatwiej jest po prostu wynająć mieszkanie od prywatnej osoby. No i myślę, że to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę w każdym kraju europejskim bądź Unii Europejskiej tak to jest. W każdym razie w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji, łatwiej wynajmiecie mieszkanie od tak zwanej private landlord, bo są mniejsze wymagania. Jeżeli traficie na osobę taką ludzką, w cudzysłowie, że tak powiem, to w ogóle nie będzie miała żadnych wymagań, tylko po prostu wam wynajmie, nawet was nie będzie pytać o pracę, czy o to, ile jesteście. Ja wynajmowałem 13 lat temu to mieszkanie, w którym mieszkam teraz, od private landlord. O nic mnie nie pytał, o pracę, o to, ile tu jestem, nie obchodziło ich nic. Po prostu zapłaciłem im tam jakiś depozyt i podpisali ze mną na 2 lata umowę i tak to wyglądało. I wiem, że tak nadal bywa, że wiele osób wynajmujących od prywatnych osób mieszkania nadal znajduje nieraz takie możliwości, że nikt ich w ogóle nawet nie pyta o ich jakąś historię pracy tutaj, czy jakieś referencje. Natomiast teraz w związku z tym, że nie ma, że, no, że był Brexit, tak, że był Brexit, to możecie się faktycznie spotkać, że nawet prywatna osoba zapyta was o to, jak tu długo jesteście i generalnie jak, no, ile tu zamierzacie zostać, gdzie pracujecie. Możecie takie pytania, z takimi pytaniami się spotkać oczywiście. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na agencję, czyli wynajem z agencji, to musicie brać pod uwagę to, że z agencji będą pewne restrykcje, które was mogą trochę zniechęcić lub w ogóle zaskoczyć. Moi drodzy, jeżeli tam słyszycie w tle jakieś głosy nastolatka, to jest mój syn, który gra właśnie w Fortnite i gra tam z ludźmi z całego świata i bardzo się ekscytuje. Także sorry za to, ale mimo zamkniętych drzwi mam cienkie ściany i słychać jego ekscytację. Dobra, jesteśmy na tym Emito.net, który wam polecałem. I tutaj w ogłoszeniach, jak sobie klikniemy, to zjeżdżamy na dół i wybieramy sobie kategorię. Wybierz miasto lub region. No to wybierzemy, powiedzmy, całą Szkocję, tak? Bo skupiam się na Szkocji, tak jak mówiłem. Powtarzam, w tym odcinku i w ogóle na tym vlogu skupiam się na Szkocji. Ja się specjalizuję w Szkocji, więc to jest vlog o Szkocji generalnie. Dobra, jedziemy z koksem. Jak już wybraliśmy sobie region, tak wybierzemy sobie mieszkania i domy lub pokoje. No bo vlog, ten film jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do singli, nie? To żeby nie było, że ja tu faworyzuję tylko rodziny. Pokażę, jak to wygląda w sytuacji rodzin. Mieszkania i domy. Nie mamy tutaj na Emito zbyt wielkiego wyboru. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. Teraz jest tu akurat 7 ofert, jeśli chodzi o całe mieszkania. Czasem jest 20, 30, nawet 40. Popatrzcie. Tu jest Albion Terrace, to jest w Edynburgu, tak? To jest w Edynburgu, zresztą widzicie tutaj, to jest w Edynburgu. Jednosypialniowe mieszkanie za 675. Tutaj macie w Aberdeen dwusypialniowe mieszkanie za 590. Ta różnica nie jest wielka, ale ktoś mi kiedyś mówił, bo ja w Aberdeen nie mieszkałem, byłem wiele razy, ale nie mieszkałem, że w Aberdeen ceny są nieco niższe. Jak sami widzicie, ta różnica jest jakaś 10%. Z tym, że tu mamy dwie sypialnie, więc w sumie na plus. No ale tak jak mówiłem, Edynburg to stolica, Edynburg to najdroższe miasto w Szkocji. Kliknijmy sobie
To jest 675 funtów za miesiąc. Tu mamy jednosypialniowe mieszkanie. Ogród jest prywatny, zwierzęta nie, osoby palące nie. Wyposażenie jest pralka, mikrofalówka, lodówka, prysznic. Jeden bedroom nieumeblowany, dostępny od 4 marca. Idealny jest na przykład dla pary. Council tax band B, czyli to nie będzie taki bardzo drogi. Kacperku, ciszej! Sorry, musiałem syna poprosić, żeby troszkę był ciszej. 675 rent miesięczny, czyli wynajem, 700 depozyt, to jest depozyt zwrotny oczywiście. Lokalizacja Easter Road, czyli to jest blisko centrum, to jest dobra, bezpieczna dzielnica. No i tu akurat tylko zatrudnienie na full time, czyli ten prywatna osoba potrzebuje potwierdzenia, że jesteście zatrudnieni na pełny etat na przykład. No i tak mieszkanko wygląda. Jest nieumeblowane, jeśli chodzi o pokoje, więc no macie prywatny ogród, to jest fajna sprawa, więc no łóżka musielibyście się postarać sami, czy jakieś mebelki, czy jakiś TV. I to jest cena, no taka jest standardowa jak na Edynburg. Nie jest to cena atrakcyjna, ale jest to cena normalna za jednopokojowe mieszkanie w Edynburgu. No, w Aberdeen, jak widzicie, mówiłem wam, jest nieco taniej, bo tutaj mamy, moi drodzy, 590 za miesiąc i mamy dwie sypialnie. Czynsz oczywiście nie zawiera rachunków i rzadko kiedy się spotkacie, żeby czynsz zawierał rachunki. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze, ogrzewanie jest gazowe, parking jest na ulicy, council tax jest B, czyli ten niższy, depozyt do uzgodnienia, czyli możecie się dogadać, ile chcecie depozytu dać. I mieszkanko tak wygląda. Tutaj jest taka łazienka, widzicie kibelek, wanna obok. Tak wygląda salon, wydaje się być taki dość przestrzenny. Jest umeblowany, jest jakiś TV tam. Tu jest jedna sypialnia też umeblowana, druga sypialnia i kuchnia. Widzę, że wydaje się być takich dość sporych rozmiarów, bo nawet znalazło się miejsce na stół jadalniany z krzesłami. Przedpokój. No i teraz pokażę wam, gdzie jest to Aberdeen. Tu mamy Edynburg. Directions. I Aberdeen. Aberdeen. Więc tak, moi drodzy, to wygląda. Tu mamy Edynburg, tu mamy Aberdeen. Aberdeen, piękne miasto nad samym morzem. Jeśli chodzi nad Morzem Północnym, oczywiście, Aberdeen. Jeśli chodzi o Edynburg, to jest nad zatoką z wyjściem na morze. No a ja wam pokazuję ten region. Aberdeen, Perth, powiedzmy. Edinburgh, Glasgow, tutaj ze szkockich miast, gdzie możecie jeszcze mieszkać, Inverness na północy, bardzo piękna okolica, koło Highlands niedaleko. No, nie, no, takie miejscowości małe jak Stirling, czy Livingston, czy powiedzmy Perth, czy Dundee, tam będą tańsze mieszkania i tańsze domy, ale też wam pokażę. Natomiast na razie wam pokazuję, jak to jest w tych większych miastach i porównamy sobie do tych tańszych ofert. Dobrze, wracamy tutaj do Emito. Kacperku, proszę cię, bądź ciszej trochę. Tutaj mamy kolejne, w Edynburgu na Ferrygate Crescent. Mamy 795 funtów za miesiąc, dwusypialniowe. I jeszcze raz powtarzam, to też nie jest cena wygórowana 800 funtów, ponieważ to moi drodzy jest Edynburg, czyli drogie miasto. To moi drodzy w tym przypadku jest dwusypialniowe mieszkanie. Depozyt też 795.
długość kontraktu minimum 12 miesięcy, nieumeblowane, no to tu nie ma atrakcji, bo na tą cenę powinno być umeblowane, więc ja bym akurat na przykład tego nie brał, bo za tą cenę znajdziecie dwusypialniowe umeblowane. Nie macie nic tutaj praktycznie. No to to nie jest atrakcyjna oferta. To ktoś sobie chce, nie wiem, ktoś kto chce sobie zarobić, jakby nie do końca może orientuje się. Dlatego za 800 funtów znajdziecie umeblowane dwusypialniowe. Dlatego właśnie opuszczam to. No i teraz Glasgow macie tu za 660 jednosypialniowe. Jednosypialniowe dla 660. Glasgow. Czy jest umeblowane? Częściowo umeblowane. No to jest ok. Jest jakiś TV. No całkiem fajne mieszkanko. Już na tym etapie mógłbym wam powiedzieć, że w Edynburgu mieszkanie jednosypialniowe, umeblowane kształtuje się w okolicach 600 funtów wzwyż. 600-650 funtów jednosypialniowe, umeblowane. Dwusypialniowe, umeblowane w Edynburgu to już będzie powyżej 750 funtów, 800, coś takiego. W Glasgow te ceny będą podobne, 5% może niższe. Natomiast w Aberdeen te ceny już będą z 10% niższe. Bardzo przedłużać tego filmu i nie chcę, żebyście brali w ogóle ten film jako jakąś wyrocznię, bo ja nie jestem profesjonalnym doradcą wynajmu nieruchomości. Chcę wam tylko pokazać z mojej perspektywy, jak to mniej więcej wygląda w Szkocji i jakie te ceny są, żebyście mieli po prostu zarys, bo pytacie o to w filmach, i po prostu ja wam odpowiadam, ale wolę wam pokazać po prostu te ceny i jak te mieszkania wyglądają, bo wiem, że wielu z was jest zainteresowanych przeprowadzką do Szkocji, no już z różnych miejsc ogólnie kuli ziemskiej, więc chcę, żebyście po prostu na moim vlogu mieli wszystkie informacje, żebyście mieli taką kompilację, taki po prostu zestaw pełnych informacji, co potrzebujecie, żeby mieszkać w Szkocji poprzez wizy, paszporty, warunki pobrexitowe, restrykcje pandemiczne, ceny życia, wynajmu, mieszkania i tak dalej. Po prostu wszystko wam chcę tu na tym kanale przedstawić. Idziemy do następnej stronki, a to i to jest Gumtree. Gumtree to ma nawet odpowiednik pewnie polski chyba, tak? Ma odpowiednik polski? A wpiszę sobie tak z ciekawości. PL. No jest odpowiednik polski, no to widzicie, super, bardzo fajnie jest. No ale tu sobie śmigamy na co.uk, tak? Bo jesteśmy w Wielkiej Brytanii w tym momencie. Jesteście ze mną w tym momencie w Szkocji. I teraz tak. Przykład. Wynajem mieszkania, piszemy rent a flat. Szukamy wynajem mieszkania, tak? I tutaj mam akurat Edynburg. Czyli najpierw zobaczymy sobie na przykładzie Edynburga. Edynburg, choose distance. Nie będziemy dystansu wybierać. Jeden dom tylko. No nie dziwię się, to jest w końcu miasto. Ale powiedzmy, skupmy się na mieszkaniach. Skupmy się na mieszkaniach. Maksimum rent powiedzmy 225 funtów. No kurczę, te powiadomienia mi tutaj. 225 funtów to jest per week, to jest tygodniowo. To jest tygodniowo. No nie wiem, dlaczego on tutaj tak pokazuje tygodniowo. No ładuj się, kolego. Patrzcie się, jak się ładuje długo. No ale się chyba załadował już. Chyba mi się jeszcze nie załadował. Dobra. Znalazł tutaj, widzę, 5 ofert outside of your search area. Mhm. Nie wiem dlaczego tak jest, że znalazł poza Edynburgiem te oferty.
nie wiem, skasujmy może, skasujmy te 225 funtów, nie wiem, o co mu tu chodzi. No ale tutaj mniej więcej widzicie, 900 za miesiąc, 700 za miesiąc, tutaj widzę jest double bedroom, ale też sobie zobaczmy tu, bo on mi może tu pokazywać oferty od filters. To są prawdopodobnie oferty od agencji, dlatego te ceny są takie wygórowane. Ale zobaczmy. Jeden pokój. Nie, to jest od prywatnej osoby, ale cena jest bardzo wysoka, jak za jednobedrumowe mieszkanie. Z tym, że jest no ładnie, ładnie umeblowane, jest odnowione, to też wybija cenę. Tak, to też wybija cenę i zdecydowanie to jest ten powód. Poza tym, no nie jest to cena niska. Kurczę, chciałem wam szybko pokazać, a tutaj mi po prostu ten internet dzisiaj chodzi tak, jakby nie chciał. Przyznam się szczerze, że Gumtree nie jest najlepszym miejscem na znalezienie mieszkania. Ja wam tutaj przygotowałem już kolejną stronę, ona się nazywa openrent.co.uk i tutaj ta strona właśnie skupia prywatnych landlordów, czyli powiedzmy prywatne osoby. I jeżeli open.co.uk, ja w opisie filmu generalnie wam udostępnię te linki do tych właśnie stronek, gdzie możecie szukać wynajmu mieszkań czy domów. Damy sobie Edynburg znowu. Kurczę, dzisiaj co chcę wam właśnie nagrać film i chciałem szybko ten film nagrać, to dzisiaj mi ten internet chodzi tak beznadziejnie. Damy tu powiedzmy do 1000. Zrobimy update. No i patrzymy sobie. Tutaj mamy za 7. Gdzie mi się tu przesuwasz? No widzisz. Tutaj mamy za 750 jednobedrumowe mieszkanie. Też najprawdopodobniej jest jakoś nowsze, nowy, bo to też musicie wziąć pod uwagę to, że jak jest w nowszym budownictwie ładnie umeblowane, tak jak tutaj jakieś takie fajne mebelki, no to ta cena może być nieco wyższa. 750 za miesiąc jednobedrumowe mieszkanie. Nie jest to atrakcyjna oferta, ale tak jak mówię, mieszkanie jest odnowione, ładnie umeblowane, cena będzie na pewno wyższa. Tutaj mamy 850, 900 nawet, za 1000 macie 825, 830. Tutaj mamy za 700. Edynburg nie jest tanim miastem. Ja wam tutaj mniej więcej taki ten zakres cenowy pokazałem, jak to w Edynburgu jest. Zobacz, i kolejna strona, na której możecie, no to jest oczywiście słynny Facebook. I możecie tutaj sobie gdzieś wpisać Edynburg, mieszkanie i pokoje do wynajęcia. Przeglądaj strony, pokoje do wynajęcia. Więcej głowy zawracał, bo ten film się już tutaj bardzo przedłuża. Chciałbym szybko powiedzieć wam, jak to się kształtuje. Chciałbym jakby podsumować to, co do tej pory powiedziałem. Jeżeli chodzi o wynajem mieszkania jednopokojowego w dużych miastach jak Edynburg, no to trzeba się liczyć z kwotą 600 funtów plus, czyli może być to 600, nawet 750, dwubedrumowego, czyli dwusypialniowego. W dużych miastach jak Edynburg to jest minimum 700 funtów, a raczej w okolicach 800. Natomiast wynajem
analogicznych mieszkań w mniejszych miejscowościach poza Edynburgiem, takie 20-30 km od dużych miast, jak Falkirk, Livingston, Stirling, czy tam Linlithgow, czy Bones. To w tych mniejszych miejscowościach, na tych prowincjach, jedno bedroomowe mieszkanie wynajmiecie za jakieś 400 funtów, może 500, dwubedroomowe od 500 do jakichś 600, 650. Także tak to się mniej więcej kształtuje. Jeśli chodzi o wynajem pokoi, to często opłaca się bardziej wynająć mieszkanie jednobedrumowe niż sam pokój, bo wynajem pokoju w Edynburgu czy w Glasgow to może być kwestia nawet 500 funtów, a w tych mniejszych miejscowościach 350-400 funtów. Czyli nadal opłaca Wam się wynajmować pokój, bo będzie prościej wynająć od kogoś prywatnego, kto już zamieszkuje w danym mieszkaniu i wynajmuje całe mieszkanie, ale musicie się liczyć z tym, że takie studio, taką kawalerkę całą dla siebie wynajęlibyście o 100 funtów drożej tylko, czy tam o 150 funtów drożej. Dziękuję Wam, moi drodzy, nie zawracam Wam głowy. Jeżeli spodobał Wam się ten film, jeżeli chcecie, żebym bardziej rozwinął ten temat i tak jakoś szczegółowiej zrobił analizę cen i wynajmu mieszkań lub nawet pomógł Wam tutaj z poszukiwaniem mieszkania na wizji, że tak powiem, razem z Wami znalazł, a Wy będziecie sobie mogli wtedy na przykład od razu na kartce zanotować, szybko wskoczyć na tą stronkę i skontaktować się z właścicielem czy z agencją. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dajcie znać, co sądzicie, czy chcecie się przeprowadzić do Szkocji. Jestem ciekawy, ile osób jest chętnych na przeprowadzkę do Szkocji albo do Edynburga konkretnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, to był kanał Bez Ściemy, a ja jestem Marcin Szymański.